Dzień dobry, witam. Nazywam się Ksawery Graboś. Reprezentuję Instytut Bezpieczeństwa Technicznego AX Solution. Staramy się unikać powstawania atmosfer wybuchowych, panować nad źródłami zapłonu oraz ograniczać skutki potencjalnych wybuchów. Wiąże się to z bardzo interdyscyplinarnymi działaniami, stąd kładziemy nacisk na rozwój metod badawczych i metod obliczeniowych, które stanowią naturalne przełożenie tych metod badawczych, metod laboratoryjnych na konkretne aplikacje przemysłowe. Zaprezentowanie wyników symulacji, gdzie mamy wizualizację pewnych procesów, które mogą zachodzić, bardzo mocno przemawia do strony, jakby do drugiej strony, do strony odbierającej te wyniki i pomaga podejmować jakieś dalsze racjonalne decyzje. Pomagają nam określić, gdzie jest ta granica bezpieczeństwa. Jak mielibyśmy to na przykładzie liczbowym przedstawić, bez symulacji numerycznej moglibyśmy powiedzieć, że coś jest bezpieczne, powiedzmy pomiędzy 1 a 5. Tak? Wybralibyśmy taki przedział, uznalibyśmy go za bezpieczny, nie znając więcej szczegółów. Symulacja numeryczna pomaga nam doprecyzować ten poziom i dzięki obliczeniom dodatkowym jesteśmy w stanie powiedzieć, że ten poziom bezpieczeństwa jest pomiędzy 2 a 3, co w rzeczywistości przekłada się na koszty inwestycyjne, na lepsze rozwiązania techniczne. Dlaczego Symcom? Współpraca między firmami to przede wszystkim ludzie. Symcom pozwala nam dość prężnie wkraczać w świat symulacji numerycznej. Nie jest tylko sprzedawcą, bo na tym nam przede wszystkim zależało, aby nie współpracować ze sprzedawcą, a współpracować z firmą, która pomaga nam dokonywać wyborów odpowiedniego oprogramowania.